Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj takie niezaplanowane słuchowisko, odpowiem na Wasze pytania, ponieważ to pytanie powtarza się bardzo, bardzo często i dzisiaj po raz kolejny zadała je Joanna. A ponieważ w mojej skrzynce jest takie tysiące listów, mam nadzieję, że taki film pomoże Wam i nie będziecie musieli znowu do mnie pisać i zadawać tego samego pytania. Czyli jak ja przechowuję karty Tarota. Tutaj cytuję pytanie od Joanny i jest ono bardzo podobne do wielu, wielu innych. Posiadam dwie talie kart, Tarota i anielskie. Wiem, że Tarot ma bardzo silną energię i czy te karty mogą leżeć obok siebie, czy też trzeba jakoś specjalnie je przechowywać. Pozdrawiam. I teraz odejdę od komputera, aby nie było tutaj zakłóceń i odpowiem na to pytanie. Moi drodzy, jak widzicie na tych zdjęciach, które są podkładem do tego filmu, ja bardzo, bardzo dbam o energię kart, z których uzyskuję dla Was przesłania, ponieważ są różne sytuacje, w których warto ten swój dar jasnowidzenia również potwierdzić przy pomocy na przykład kart anielskich, czy kart Tarota, czy są tysiące różnych innych kart. I jak wiecie, ja sama korzystam z kilkunastu różnych talii i gdy wykonuję przepowiednie dla jakiejś osoby, to najpierw uzyskuję wszystkie przekazy przy pomocy mojego daru jasnowidzenia, a następnie sprawdzam je przy pomocy przynajmniej pięciu, a czasami nawet większej ilości różnych talii kart. I zazwyczaj te przesłania wszystkie się potwierdzają, a czasami w pewien sposób się pogłębiają i dają taki jeszcze szerszy i piękniejszy obraz. Ale aby uzyskiwać takie dokładne przesłania, te karty, które są dla Was narzędziem, muszą również w jakiś sposób być pielęgnowane, czyli muszą być obdarzone taką opieką, szacunkiem, bo jest to jednak narzędzie energetyczne do przyjmowania różnego rodzaju energii i przesłań i dlatego nie można ich przechowywać gdzieś koło telefonu komórkowego, gdzieś koło telewizora, czy komputera, czy innych jakichś źródeł negatywnych energii. Również nie należy pozwalać na to, aby dotykały ich inne osoby, chyba że są to Wasi klienci, dla których wykonujecie wróżbę i ta osoba sama wyjmuje daną kartę, to oczywiście po takim seansie należy poświęcić troszeczkę czasu, aby oczyścić cały Wasz gabinet i również narzędzia, których ta osoba dotykała, aby energie tej osoby nie przechodziły na kolejnego klienta. Ale to omawiałam już dla Was w innym filmie. Tutaj odpowiem typowo na to pytanie. Jak wiecie, już teraz mam kilkanaście różnych talii kart i każda z nich osobno ma swój woreczek. Te karty są w tym woreczku przechowywane, chyba że mają one już jak gdyby z urodzenia, gdy je kupujecie, gdy kupujecie nowe karty, często są również w różnych pudełeczkach. Jeżeli takie pudełeczko się do tego nadaje, to oczywiście przechowywane są w pudełeczku, tam są najbardziej bezpieczne i następnie razem z tym pudełeczkiem w woreczku te woreczki są albo szyte ręcznie, albo wyszywane ręcznie i tak dalej. To jest znowu temat na inny film. A następnie są one przechowywane jeszcze dodatkowo w pudełeczku drewnianym. I często do danej talii kart ja dokładam na przykład kryształy górskie lub inne kamienie szlachetne, które współgrają z ich energią i te wszystkie wspólnie przechowuję w dużej skrzyni magicznej. Czyli odpowiadając na to pytanie, każdy z nas jest inny, każda osoba, która wróży, jest inna i tutaj karty same powiedzą Ci, podpowiedzą Ci, czy chcą leżeć obok innych, czy raczej wolą leżeć gdzieś samodzielnie, z daleka od innych kart. I dlatego słuchaj Twojego wewnętrznego głosu i on
dokładnie otrzyma tę odpowiedź od tej talii kart, gdzie ona chce być położona, z jakim kamieniem szlachetnym, czy potrzebuje może, aby wyjść na zewnątrz, aby się zregenerować pod jakimś dużym drzewem, czy też spokojnie może leżeć na Twoim biurku, czy na Twoim stole magicznym. Tutaj każda talia jest inna, bo każda zawiera w sobie również tą energię twórcy, zawiera w sobie różne inne energie, różne symbole. I ona Ci podpowie, gdzie i w jaki sposób chce być przechowywana. I mam nadzieję, że w ten sposób odpowiedziałam na to pytanie. Jeżeli nie, bardzo proszę o kolejne pytania tutaj w komentarzach pod tym filmikiem. Dziękuję za Waszą uwagę i wkrótce zapowiedziane dalsze filmy. Wasza Maria Bukarti.